dobrze. Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy w Polskim Klubie Morskim. Jak widać, Polski Klub Morski powstał w 2022 roku. W 2022 roku, no jest to bardzo stary klub. W twierdzy Wisłoucie się mieści, tam widać twierdzę napoleońską jeszcze, silne mury obronne. I to jest właśnie ten, ta flaga biało-czerwona jest na tej wieży. No tam kiedyś rozpalali też ogień, żeby statki mogły nawigować. Tutaj mamy jednego sympatyka żeglarstwa. Ty chcesz pływać? Nie wiem. Ale popływałbyś na taką jachtu? Popływam. Popływałbyś, no. Ty pierwszy raz w Gdańsku? Pierwszy raz. Jak ciebie zowód? Andrzej. Andrzej, a co ty tu działasz w Polsce? Przyjechał do Polski i co? To turyst? No, turyst. Inturyst. Teraz inturyst. Turyst. I tutaj interesujesz się, ta, jak była polska historia. Tak. Aha. I co? Takie jachty... byłeś kiedyś? Pływałeś? Nie, jeszcze nie pływałem. Jeszcze nie pływałeś, ale popłynąłbyś na morze. Tak, popłył. Popływał. W Odessie był. W Odessie był? Tak. Ale nie pływał? Nie, nie pływał. A gdzie ty żywisz normalnie? Ja żywu w Lwowie. W Lwowie, aha. I twój dom i tam twoja rodzina? Tak. Tam twoja rodzina, żona? Gorod Stryj. Aha, Gorod Stryj, no, poniemaję. No i przyjechał do Gdańska posmatrzyć to tutaj u nas, ta, jak żywą w Polsce. Jak żywą w Polsce, morze, wodzuch. No to idziemy dalej. Historia. Idziemy dalsze. Popatrzymy sobie, co tutaj widać, tą twierdzę. No widać, że tutaj są grube liny, no zasumowane one są do drzewa, a tam na stole no żeglarze sobie jedli, ale musztarda tylko została, bo już pojedli pokuszajet tam. No idziemy dalej, Quo Vadis to jest jeszcze na lądzie, no bo za chwilę pewnie te jachty pójdą na wodę. Idziemy dalej, no tutaj taki znany jak korsarz jest. Nie wiem, gdzie jest korsarz. Gdzie stoi korsarz? Popłynął? Ale nie na wodzie jest już? Nie ma go. No jest taki... A który on był rok budowy, korsarz? A to jest Atosza. Aha, Cichosza. Dobra, idziemy dalej. Zobacz, jak woda zrobiła. Ładnie, nie? Dobra, Marie Cartier. Idziemy dalej, idziemy nad Wisłą. Znaczy kanał, to jest kanał portowy. I tutaj, prawda, widać tutaj te forty napoleońskie. I tu jest takie wąskie wejście do Polskiego Klubu Morskiego. Widać tutaj, no jest nasza flagowa jednostka, Polski Klub Morski, służbowy, to jest taki, no, to komandor pływa tym. Proszę, jedziemy dalej. Idziemy tutaj. I tam jest nowy port. Widzisz? Nowy port. Nowy port. Tam jest port, no, gdzie no, stoi statek portowiec i pilot to jest. Mhm. Rozumiesz, to, tak, taki pilot, to on bolsze karable idą. Ciągnie do portu karable. Do portu, da. Barkaski. No, da, idziemy dalej. Sailbook.pl. Tutaj mamy reklamy różnych firm. No, ale idziemy dalej. Tu stoi wojenny karabl. To wojenny, tak? Wojenny, ale nie nasz. Nie? On przypłynął od Szwecji. Szwecji? No, ktoś go pokupił z demobilu. Tak, może na nią pływią? Pokupili z demobilu go. Poniemajesz? Da. Taki karabl wojenny. Wojenny. Aha. Szwecji na streamu. Da. No to co widać? No to teraz on już nie jest wojenny. On już do Szwecji nie dopływa. On już w Polsce. On będzie to dla Polski robotać. No on będzie to robotać dla Polski. Tak. Poniemajesz? Tu, on tu taki ma te dźwigi, widzisz, o. Flagę polską już tam trochę poszczępioną, ale jest. A win też jagał w Szwecji. Co? Win w Szwecji. Jak pracował tej karaby? No w Szwecji to... On był wojenny. On jest spirit. A, zbrojenny. Patrz, spirit. Aha. Spirit. Oni pić spirit. Beryl, to druga łódka.
Gdańska. No ten pełnosprawny, ona pływa na morze. Beryl. No to są takie łódki prywatnej. A tu stary kuter. Na ryby pływał. Mhm. Ale teraz do remontu. Do remontu budżet. No. Nie masz remontować. Będę remontować. A może już pójdzie na złom. Na szpacę. No dziura. Ta to taka ta kaszkelot. Kaszkelot, prawie jak kaszelot. No. Kaszelot. No taki. Tak, już taki stary. A tu jest drugi koter, a ten już po remontu. Po remontu. Po remontu? No. I tak on tu już po remontu, jeszcze budżet dalszy remont, a tam już ten pierwszy, jest super po remontu. Aha. Elegancko, widzisz? Lakier? Restauracja. Nie, prywatny kuter, nie restauracja. Restaurirowany, odrestaurowany, tak, to tak mówisz. A na telefon. Co? Telefon. Nie nada. Turbot. Turbot to też taki stary karab. No i tam jeszcze jachty są, Enigma, a tu mamy pirs, gdzie ładują się kamienie. Mhm. Tu nas, idą taśmociągi. I powisli. I potem idą na karabl i na morie to, że. O, tam statek masz, karabl, widzisz? Mhm. I on zabiera ten kamienie i jedą, no. I tam około niego jest, zobacz, taki płot postawiony na wodę, widzisz to? Tak. Tamż to niedobrze. Tam może ropa poszła. Aha. Pa? Niedobrze. Tam fuj. Fun. A tutaj mamy o takie przyczepy tam. Oni wozi te skarable. No, widzisz? Frank jest. Frank. A tu mamy taki jak Baryś. Baryś jest też w remoncie. Baryś jest malowany. Na biało-czerwono będzie. Tak jest. Dzień dobry, witamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Kiedy na wodę? Kiedy na wodę? No. Nie wiem, za tydzień. Aha, cześć. A pan tu szefem tego, kapitanem tego, okręta? Tego tak. I to ile to ma mocy silnik? 42 konie. To ile pójdzie? Ile węzłów? 7 węzłów maksymalnie. Więc nie da rady. Nie, bo to łódka jest przystosowana, to nie ma, żeby mało paliła. Aha. Ja z rodziną, żeby sobie popływać z wnukami, z dziećmi. Z żoną, z wnukami, a tak. To pan wnuki też ma. Tak. To pan stary kapitan, panie. Stary może tak, ale kapitan. No tak, no to trochę pan, a gdzie pan pływa, daleko tym? Nie, tu. Tu tylko, po zatokę? Nie, na kanałach. Tylko bardziej. w kanale. Bardziej po kanałach, bo widzi pan, są nawet zrobione takie tutaj ostrogi. Aha. Żeby na Wisłę jak się popłynie i woda zejdzie, tak. Żeby on się nie przechylał, tylko żeby sobie swobodnie stanął. Znaczy jak woda zejdzie? Na Wiśle woda różne podnosi. Poziomy no są. Tak, tak. I wtedy, jeżeli poziom spadnie, to na lądzie. To on sobie gdzieś tam, bo na noc się staje przy brzegu. I się może okazać, żeby się nie przechylał. Aha, czyli żeby równo stał. Równo stał, po prostu tak. Potem jak przyjdzie przypływ, to pan odpływasz. Tak jest. Chyba, że nie będzie przypływu. To... Nie, ale to też się tak z reguły, staje. Z reguły tylko, jest. Wie pan, to jest różnica powiedzmy 20 cm. Tak, no bo ta płytko była. Że łódka zejdzie. Tylko, no teraz popłynęła, słyszał pan, barka z kontenerami do Warszawy. Tylko załadowali 10 kontenerów, znaczy połowę, bo te nasze szlaki wodne są niestety niepogłębiane od lat. No tak. I teraz to mają to przywrócić. Wyprawę Wisłą, nie? Z okazji roku. Aha. Wisły. Ale tu Piotr dalej jeszcze. Piotr, tak. Jak on tam prosperuje? Dobrze prosperuje, myślę, że gdzieś koło 12, pierwszej będzie. A korsarz gdzie jest? Korsarz jest w hangarze. W hangarze, bo tak, chcieliśmy tak. Korsarza pogadać. Ja jestem czerwony korsarz, mam taką ksywę, nie? Aha. Ale ja jestem kontradmirałem morskich drużyn strzeleckich jeszcze. No dobra, to pozdrowić Piotra ode mnie. Dobrze. Ahoj. Ahoj. Do widzenia. No widzisz, jak to jest. No, to porozmawialiśmy trochę tutaj z właścicielem łódki, który ją robi i remontuje, no i będzie pływał. Jak tylko zdąży ją skończyć, popłynie na Wisłę i na kanały tutaj gdańskie, Motława, też może popływać. Z rodziną, jak powiedział, z łukami, no także warto popływać sobie. No, dziękuję. Sławomir Ziębiński, cześć. Dziękuję. I kto mówi? Andrzej. Skąd? Ze Stryja. Ze Stryja, koło Lwowa. Koło Lwowa, miasto Stryja. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Do widzenia.